padło na White IPA, styl mieszający Witbira oraz India Pale Ale, chmielony po amerykańsku z dodatkiem słodkiej i gorzkiej skórki pomarańczy, ziarna kolendry indyjskiej, no i oczywiście amerykańskich chmieli, które zostały dodane zarówno na warzelni, jak i w procesie leżakowania piwa. Premiera jest dla nas czymś takim stresującym, wyczekiwanym. Pierwszy łyk piwa, które żeśmy uważali, będzie podobna adrenalina do pierwszego wyjścia na scenę i pokazania po raz pierwszy jakiegoś sketchu szerszej publiczności. Najbardziej ekscytujące i inspirujące jest to, że mogliśmy się spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie i wspólnie uważać to piwo z dużą dozą humoru. Wiadomo, no, spotkało się trzech kabareciarzy razem z browarnikami. No to musiało być wesoło, że się udało połączyć wrocławskie siły i stworzyć coś zupełnie nowego, innego. Ekscytujący był sam proces ważenia. Uczestniczyliśmy przy całym procesie ważenia tego piwa, więc najpierw wsypywaliśmy słody, one się, prawda, mieliły. Później dodawaliśmy skórki słodkich i gorzkich pomarańczy, mieliśmy kolendrę. Chcielibyśmy ludziom pokazać, że też inne rzeczy nas inspirują, inne rzeczy nas kręcą. Ja też jestem piwowarem domowym, więc to jest dla mnie spore przeżycie móc popracować na takiej instalacji. No i już samo to jest ekscytujące. Czekam z utęsknieniem na te piwo, na pierwszy łyk tego piwa. Piwowarstwo nie jest łatwym zawodem, jednak bardzo fajnie się przy tym bawimy. Ta współpraca jest ogromną szansą na promocję nie tylko naszego browaru, a także i Wrocławia oraz podejście rzemieślniczego do produkcji piwa. Jest to forma dla wszystkich ludzi, którzy lubią z umiarem, z jakimś fajnym towarzystwem usiąść, wypić piwo inne niż im się serwuje w środkach masowego przekazu. I mam nadzieję, że doceniam. Smak będzie pewnie początkowo inny, ale jak spróbują tego piwa, to później te wszystkie masowe piwa im będą nie smakowały. W tym projekcie najważniejsze również było to, żeby pokazać, że piwowarstwo rzemieślnicze nie zamyka się we własnym środowisku, ale wychodzi też na inne środowiska, łączy się z kreatywnymi ludźmi. Chcieliśmy, żeby to piwo troszeczkę odzwierciedlało ich charakter, ich styl, a oni są też często dosyć kontrowersyjni, często pokazują taki pazur i chcieliśmy to również pokazać w tym piwie, między innymi poprzez chmielenie, które jest dosyć intensywne i co będzie widać na przykład w dosyć wysokiej goryczce.